Naszkicuj wykres funkcji f od x równa się wartość bezwzględna z liczby cosinus x plus pi szóstych, odjąć 2. Zaczniemy od rozpisania funkcji, które będziemy krok po kroku rysować. Pierwszą funkcję, jaką będziemy rysować, jest funkcja cosinus x. Czyli pierwsza funkcja to jest y równa się cosinus x. Kolejną funkcję rozszerzymy o wyrażenie x plus pi szóstych. Widzimy, że zamiast x w naszym wzorze jest wyrażenie x plus pi szóstych. Czyli to będzie nasza druga funkcja, którą będziemy rysować. Dalej, jeśli już narysujemy funkcję cosinus x plus pi szóstych, widzimy, że dalej na zewnątrz pojawia się wartość bezwzględna. Czyli to będzie nasza trzecia funkcja. I na końcu do naszej trzeciej funkcji widzimy, że jest dopisane minus 2. Czyli to już będzie nasza końcowa funkcja, czwarta. Zaczniemy od prawidłowego oznaczenia jednostek. Na osi x jednostką jest pi. Pi wybierzemy jako 6 kratek. Mamy 2, 4, 6 mamy pi. Natomiast na osi y jednostką będzie 1 i to będzie na 2 kratkach. Więc poprawnie oznaczmy sobie oś x. Na wysokości 3 kratek będziemy mieli pi drugich. Kolejne 3 kratki 3 drugie pi. Kolejne 3 kratki 2 pi. I tak dalej. Rysujemy naszą pierwszą funkcję, wykres naszej pierwszej funkcji, czyli y równa się cosinus x. Wiemy, że cosinus zaczyna się w jedynce, czyli dla argumentu 0 przyjmuje wartość 1. Potem schodzimy dla minus pi drugich i pi drugich ma wartość 0. Czyli tu już mamy pierwszą część. I dalej, dla argumentu pi przyjmuje wartość minus 1. Później 0, znowu 1, 0, minus 1, 0 i 1. Możemy połączyć nasze kropki. To samo robimy z drugiej strony. 0, 1, 0, minus 1. Wykres rysujemy na tyle, ile nam się zmieści. Zeszycie. Aby narysować wykres funkcji drugiej, musimy przekształcić wykres zielony. Zamiast x mamy wpisane x plus pi szóstych. Jeżeli w nawiasie pojawia się plus, to jest działanie na przekór. Jeżeli jest plus, to przesuwamy w lewo. Jeżeli jest minus, przesuwamy w prawo. Czyli jeśli chcemy dostać z pierwszej funkcji funkcję drugą, będziemy przesuwać w lewo cały wykres. O pi szóstych. Nasze pi zajmowało nam 6 kratek. Więc jeśli 6 kratek podzielimy na 6 części, dostaniemy 1. Czyli przesunięcie o pi szóstych oznacza, że przesuwamy o 1 kratkę w lewo. Każdy z punktów przesuwamy, te charakterystyczne punkty, czyli miejsca zerowe oraz te wartości, te argumenty, przy których mamy wartość 1 i wartość minus 1. Po kolei przesuwamy. I to samo po prawej stronie.
i łączymy nasze kropki. Teraz możemy wyrysować już wykres funkcji trzeciej. Zwróćmy uwagę, że różnica między niebieskim wykresem a czerwonym polega na tym, że tu mamy wartość bezwzględną. Zapominamy już o zielonym wykresie. Zawsze działamy na wykresie, który dopiero co narysowaliśmy. Czyli na czym będzie polegała wartość bezwzględna? Ponieważ w wartości bezwzględnej znajdują się wartości funkcji, to tam, gdzie funkcja przyjmowała wartości dodatnie, funkcja się nie zmieni. Natomiast tam, gdzie przyjmowała wartości ujemne, przyjmie wartości ze znakiem przeciwnym. Co to oznacza? Że wszystko to, co się znajduje nad osią x, zostaje bez zmian. Czyli zaznaczmy każdy fragment naszego niebieskiego wykresu, który wystaje nad oś x, poprawiamy kolorem czerwonym. Taki kolor ma nasza funkcja. Natomiast tam, gdzie wartości były ujemne, czyli wszystko to, co się znajduje pod wykresem, odbijamy na stronę dodatnią. Czyli teraz ten punkt znajdzie się w tym miejscu. Ten punkt znajdzie się po drugiej stronie, czyli tutaj. Ten punkt przerzucamy na stronę dodatnią. I ten punkt również przerzucamy na stronę dodatnią. Aby naszkicować naszą funkcję końcową, będziemy teraz działać na naszym ostatnio narysowanym wykresie, czyli na wykresie czerwonym. Widzimy, że różnica polega na tym, że tutaj pojawia się minus 2, przy czym ta minus 2 dotyczy wartości funkcji. Czyli cały wykres czerwony będziemy przesuwać o 2 jednostki w dół. Pamiętamy, że na osi Y jednostką były 2 kratki. Czyli jeżeli przesuwamy o 2 jednostki w dół, to znaczy, że przesuwamy o 4 kratki w dół. Po kolei przesuwamy. Ten punkt przesuniemy o 4 kratki w dół, znajdzie się w tym miejscu. Ten punkt tutaj. Teraz już tylko wystarczy połączyć kropki.